Jestem Nick, mam 27 lat i liczne zmiany na całym ciele. Rozmiar guzków waha się od małego winogrona po duże jajko. Uwielbiam pracować przy komputerze, ale nie mogę za długo siedzieć na krześle, bo mam na plecach tłuszczaka. Muszę się pochylać, żeby go nie uciskać, ale z tego powodu bolą mnie plecy. Uważam siebie za domorosłego wynalazcę. Sam składam komputery i remontuję motocykl. Umiem zrobić wszystko. Najpierw wyjmij śrubkę i usuń płyn chłodniczy. Nie spodziewałem się tego. Jestem złotą rączką, dlatego postanowiłem sam siebie wyleczyć. Poszperałem sieci i uznałem, że moje guzki to tłuszczaki. Umiejscawiają się pod skórą i można je łatwo usunąć. Wystarczy mieć skalpel. Postanowiłem zostać lekarzem i nauczyć się fachu przez internet. Pokazywałem ci ten filmik? Nie widziałem go. A chcesz? Czemu nie? Uznałem, że moja noga jest jak auto, które trzeba naprawić. Włożyłem rękawiczki, złapałem nóż, odkaziłem odpowiednie miejsce i zacząłem ciąć. Bardzo bolało? Tylko na początku, kiedy przecinałem skórę, potem już nie. Skóra wyglądała jak źle przecięta kartka papieru, ale udało mi się wyłuskać tłuszczaka. Ty wariacie. Nick lubi wszystko robić sam. Kiedy ma jakiś problem, sam go rozwiązuje. Miałeś coś oprócz skalpela? Nie. Po prostu się rozciąłeś? A niech to. Rana ładnie się zagoiła, ale widać zagłębienie. Koszmar. Nie wierzę, że sam to zrobiłeś. Szaleństwo. Z pozostałymi potrzebuję pomocy. Na mnie nie licz. Ktoś musi mi usunąć tłuszczaki z pleców. Sam do nich nie dosięgnę. Nie zrobię tego w domu, chociaż bardzo bym chciał.